Ja cię kręcę. To szalona wakacyjna zabawa RMF FM. Trzeba nakręcić filmik, jak śpiewacie przeboje, które lecą w RMF FM i możecie wygrać nagrody, smartfony i niespodzianki. Ale mam dla was taki apel, że może by tak potraktować wakacyjne kręcenie filmów głębiej, szerzej, wyżej, ambitniej. Wszak to prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że najcenniejsze są filmy budzące poczucie dumy z dokonań narodu. Resort Kultury Rosji przygotował listę najcenniejsze z punktu widzenia władz filmy powinny opowiadać właśnie o bohaterach pracy i wielkim zwycięstwie. Zróbmy przyjemność naszym władzom, premierowi i nakręćmy filmy o dokonaniach, bohaterach pracy i wielkim zwycięstwie. Na przykład o budowie autostrady. Choćby taki scenariusz filmu. Mgła, opary, cisza, nic się nie dzieje. Termin oddania odcinka imienia zegarków ministra Nowaka wisi na włosku Józefa Oleksego. Rezygnują Czesi, rezygnują Chińczycy. Premier płacze. Naród nie wytrzymuje łez przywódcy. I w nocy, w tajemnicy, spontanicznie z łopatami, sitkami, miednicami, co tam kto ma, zakradają się na budowę i do rana kończą autostradę. Premier dowiaduje się o tym i w ostatnim takim wzruszającym ujęciu widzimy, jak na twarzy premiera wysychają łzy smutku, a pojawiają się łzy wdzięczności i radości na tle wschodzącego słońca. Naród odchodzi w kierunku plaży na tle zachodzącego słońca. Brzegiem morza pędzą białe konie. Zatem słuchajcie, telefony w rękę, kamery i kręćcie śpiewająco, pozytywnie i optymistycznie. I niech takie będą wasze wakacje.